Cześć, witajcie w ten mglisty poranek. Dzisiaj zajmiemy się borówką amerykańską, którą sadziliśmy jesienią. Są tu cztery odmiany, właściwie pięć odmian, bo jeszcze dosadziłem jedną. I dzisiaj zajmiemy się wykończeniem tej uprawy w postaci tego, że wyłożymy tutaj warstwę kory. Po co? No po to, żeby lepiej zatrzymywała się woda i żeby ewentualnie chwasty nie przerastały pod tą tkaniną, pod tą agrowłókniną, po to, żeby ją dociążyć i ewentualne jakieś kłącza, które gdzieś tam mogą się pojawiać, żeby nie wybijały. No i też będzie ładniej to wyglądało. A zobaczcie z bliska, co się dzieje. Już tutaj kiełkują nasiona chwastów, więc nie ma na co czekać. I za chwilę bierzemy się do pracy. Przywiozłem 36 worków kory sosnowej. Jest to taka gruba kora, która no od razu nam się nie rozłoży i myślę, że kilka lat powinna przetrwać. 36 worków po 80 litrów. Więc jak liczyłem, to na te 50 metrów kwadratowych, które mam, powinno w zupełności wystarczyć. Także bierzemy się do pracy. Rozłożyłem worki tak mniej więcej równomiernie. I będziemy je teraz rozsypywać. Włókninę tak zrobimy, żeby tutaj było odkryte. Odkryty ten środek i rozsypuję. Kora wysypana z worków. No, na oko wygląda, że chyba wystarczy. Tutaj pod tą agrowłókniną, jeśli chodzi o podłoże, dla tych, co nie oglądali wcześniej, jest około 40 cm torfu, torfu kwaśnego, wysokiego. Torf pomieszany jest z korą drobną, sosnową i do tego są różne nawozy, w tym też hydrożel, który zmagazynuje wodę. Na dnie tego całego złoża z torfem wyłożyłem siatkę przeciwkretową i też po bokach, żeby tutaj gryzonie nie działały. No i właśnie, no i jeśli chodzi o to podłoże, to pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie wrzuciłem filmu z tego przygotowania całego podłoża? Przecież to taki duży proces. Na pewno się tutaj dużo działo. Otóż nagrałem taki film i wyobraźcie sobie, że było tego materiału na około 20 minut filmu. Wszystko szczegółowo tam omówiłem, jak tutaj przygotowywałem to podłoże. Począwszy od wykopania tego dołu. Ale wyobraźcie sobie, że podczas przenoszenia danych na laptopa te wszystkie pliki mi się uszkodziły i usunęły. Byłem w tej sprawie u specjalistów, którzy z dysku próbowali odzyskać te dane. Niestety nie udało się. Także wyobraźcie sobie, że cały film poszedł. I dlatego go nie ma. Natomiast myślę, że zrobię jakiś film, w którym chociaż od strony teoretycznej opowiem coś o przygotowaniu podłoża pod borówkę. Może kiedyś w przyszłości, jak będzie mi się bardziej chciało i będę miał na to wolne środki, to zrobię jeszcze kawałek pola borówkowego i pokażę po prostu, jak to od strony praktycznej zrobić. No szkoda, że ten film przepadł. Jednak zrobiłem co się da, żeby odzyskać. Nie udało się. No i trudno. Ale zostańmy przy tych borówkach. Także teraz po prostu rozgarnę tą korę. Tak, aby była równomierną warstwą. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co? Z daleka wygląda dobrze po rozłożeniu kory.
Ale z bliska. Widzę, że konieczne będzie zamówienie jeszcze pewnej ilości worków, bo trochę tej kory jednak się okazuje mało. Są prześwity. Chciałbym, żeby jednak kora zakrywała włókninę w całości, żeby nie prześwitywało. Będę musiał zrobić jeszcze obrzeże ekobord z tej strony, bo myślałem, że tutaj wystarczy to, jak ten chodnik jest z płytek, ale przez zimę to podłoże nabrało wilgoci, napęczniało i się uniosło. I ten chodnik już nie jest wcale wyżej. Więc tutaj po prostu muszę zrobić z tej strony jeszcze obrzeże, tak żeby ta kora się nie wysypywała. Tak jak tutaj z tej strony. No trochę mało jest kory, ale lepiej to wygląda. W zeszłym roku, kiedy te rośliny były jeszcze w doniczkach, już zbierałem pierwsze owoce, więc w tym roku myślę, że już też powinny być plony, ale już trochę większe niż w zeszłym. A tutaj mam posadzony rządek jagody kamczackiej. Osiem odmian różnych. I już się rozwijają. Tu już widzę nawet pąki kwiatowe. Jagoda kamczacka szybko dojrzewa wcześniej, więc warto ją mieć. I tak to zostawiam na razie. Nawozić nie będę na wiosnę, dlatego że dużo było nawozów dawanych w zeszłym roku. Jeszcze zamówię tutaj trochę kory, dosypię i pewnie przy okazji Wam pokażę. Także na dzisiaj to by było tyle. Ja się dzisiaj biorę za szczepienie śliw. Mam już podkładki z ałyczy i będę szczepił węgierkę dąbrowicką. Nasze śliwy posadzone. Agrowłóknina z odzysku. No ale do takiego szkółkowania na jeden sezon może być. Dziękuję za uwagę. Cześć.